Dzień dobry, wracamy proszę Państwa do naszego cyklu CIRE poleca. Dziś proszę Państwa ciekawa lektura dla energetyków i dla wszystkich osób, które obserwują przechodzące przez polską gospodarkę zmiany. Energetyka w okresie transformacji. Książka pojawiła się w księgarniach tradycyjnych, jest również w księgarniach internetowych. A my dzisiaj będziemy rozmawiali jednym z autorów tej książki. Przed naszymi kamerami jest profesor Władysław Mielczarski. Panie profesorze, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Skoro CIRE poleca, to zachęćmy czytelników do sięgnięcia po ten tytuł. Co znajdziemy w środku książki? Znaczy zacznijmy od tego, że książka na rynku jest w pewien sposób unikalna. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o książki profesjonalne, są to z reguły książki pisane dla konstruktorów urządzeń, wchodzących bardzo daleko w fizykę zjawisk, posługujące się matematyką, wykresami, które dla normalnych ludzi są trudne do czytania. Natomiast dzisiaj energetyką zajmuje się każdy, ale nawet jak sam się nie zajmuje, to energetyka nim się zajmuje, prawda? Bo przychodzi w postaci rachunków za używanie nośników energetycznych. W związku z tym potrzeba jest takiej książki, która z jednej strony byłaby profesjonalna, ale z drugiej strony byłaby możliwa do przyswojenia przez bardzo szeroką gamę użytkowników, bo proszę zobaczyć, że projektantów urządzeń energetycznych stosunkowo niewiele, ale użytkowników są tysiące, jeśli nie miliony, no samych prosumentów mamy prawie milion, prawda? To są użytkownicy energetyki, którzy by mogli tam przeczytać w sposób fachowy o energetyce, i dowiedzieć się, na czym polega transformacja, która z jednej strony dotyczy wszystkich, ale oni też są częścią tej transformacji. I wracając jeszcze do tej książki, to książka jest to wydana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, więc jest wydana w pewnym reżimie jakościowym. We wstępie do tej książki czytamy, że książka dotyka trzech różnych obszarów transformacji, aspekt ekonomiczny, aspekt techniczny, ale również aspekt społeczny. Co to oznacza? Czy Państwo przyglądacie się nastrojom społecznym, które towarzyszą transformacji? To znaczy, książka rzeczywiście jest pisana o transformacji energetycznej. Jak wspomniałem, jest pisana w sposób profesjonalny, ale językiem, który byłby przyswajalny dla większości użytkowników energetyki, jest też napisana autonomicznie, co chciałem podkreślić, bardzo ważne. To znaczy czytelnik nie musi czytać od początku do końca, otwiera po prostu na dowolnej stronie, na przykład interesują go magazyny energii, to otwiera w rozdziale magazyny energii, interesują go klastry, otwiera w rozdziale klastry. Natomiast nie można patrzeć na energetykę jakby z jednego punktu widzenia, ponieważ ona obejmuje trzy takie główne obszary. Jest to obszar techniczny, ponieważ są to urządzenia techniczne. Drugi jest to obszar ekonomiczny, bo wszystko kosztuje, jaki jest koszt. Ale trzeci, energetyka dotyka ludzi, prawda? Dotyka naszego sposobu życia. Ona jest wprowadzana poprzez regulacje prawne, ale ma oddźwięk społeczny. W związku z tym my się również zajmujemy tym, w jaki sposób energetyka dotyka ludzi, w jaki sposób ci ludzie zyskują lub niekoniecznie zyskują na transformacji energetycznej. W związku książka jest podzielona na trzy części. Część A dotyczy części technicznej, B jest to część ekonomiczna i C jest to część społeczna i prawna oraz środowiskowa, bo tutaj też są aspekty środowiskowe. I dlatego książka też jest, panie redaktorze, taka unikalna ze względu na zakres. To nie jest jeden temat. To są wszystkie tematy dotyczące energetyki i transformacji, ale pokazane z tych trzech perspektyw. Proszę Państwa, CIRE dzisiaj poleca książkę Energetyka w okresie transformacji. Jeden z autorów przed naszymi kamerami. Panie profesorze, pana głos jest ważnym głosem w debacie dotyczącej przyszłości energetyki, a skoro jesteśmy na półmetku 2023 roku, no to chciałbym pana zapytać o pana spojrzenie i pana komentarz do tych pierwszych 6 miesięcy. W którym punkcie jesteśmy, co w pana ocenie się udało osiągnąć w tym roku, a które rzeczy są nadal definiowane jako wyzwanie dla energetyki? Znaczy największe dwa osiągnięcia w tej pierwszej połowie roku, chociaż regulacje prawne były wydawane pod koniec zeszłego roku, to jest ustabilizowanie cen na rynku.
Proszę Państwa, pod koniec zeszłego roku, to był sierpień, wrzesień, ceny na rynku praktycznie, można użyć takiego słowa, szalały. Koszty produkcji energii elektrycznej były, nawet licząc ten podatek zakupu pozwoleń CO2, to było 700 zł. Natomiast na giełdzie, nie tylko na rynku dnia następnego, ale to również w kontraktach terminowych na 2023, było 2000 i więcej. Taka cena byłaby druzgocąca dla gospodarki. I zrobiono wówczas dwa elementy, które ja uważam, że się udały. Pierwsze, zniesiono monopol giełdowy, bo on jednak napędzał te ceny, plus do tego, jak Państwo wiedzą, handlując na giełdzie trzeba mieć depozyty, a te depozyty to kosztują, bo są to krótkoterminowe kredyty. I to w jakiś sposób spowodowało spadek cen, ale też wprowadzono ograniczenia cenowe. I tutaj chwała zarówno Ministerstwu Klimatu, jak i aktywów, ponieważ zrobiono to dosyć mądrze, nie ustalono ceny stałej, tylko wprowadzono system kompensacji. To znaczy cały mechanizm rynkowy równowagi cen działa, ale te wszystkie podmioty, które sprzedają energię i mają przychody ponad pewną ustaloną cenę, tu chodzi o 780 zł konkretnie, muszą oddać tą nadwyżkę do tego funduszu rozliczeń, a ci, którzy zapłacili więcej, mogą dostać rekompensaty. I proszę zobaczyć, to jest dosyć mądry system, ponieważ wprowadzenie sztywnej ceny usztywniłoby cały mechanizm, wyrzuciłoby cały mechanizm rynkowy. Mechanizm został zachowany, a poza mechanizmem są kompensaty. Oczywiście od tego nie będzie łatwo odejść, ale to naprawdę ustabilizowało ceny i ustabilizowało gospodarkę. I to jest duże osiągnięcie, ja uważam. Co prawda są problemy z wyjściem tego, ale to jeszcze nie jest sprawa na dzisiaj. Drugim elementem, który uważam za również pozytywny, szczególnie w elektroenergetyce, to jest, że operatorom sieci, szczególnie tutaj operatorom PSE, udało się utrzymać stabilność systemu. Pomimo bardzo trudnych warunków, pomimo nadmiaru w pewnym momencie, przecież pamiętamy, że musieliśmy wyłączać odnawialne źródła energii, był to pierwszy raz, ale udało się. To są te dwie pozytywne rzeczy. Ale jednocześnie te dwie pozytywne rzeczy są jakby chwilowym załatwieniem sprawy, bo one w dalszym ciągu czekają. No, będzie czekało nam z odejścia od tych kompensat, no bo jak mamy mieć rynek, no to nie może być kompensat. No i problem z odnawialnymi źródłami będzie narastał, prawda? I wszyscy są tego świadomi. W tym pierwszym półroczu na różne sposoby cały czas rozmawialiśmy również o zielonej transformacji. Pojawiły się nawet takie bardzo radykalne głosy, aby dokonać resetu, czy nawet przyhamować z zieloną transformacją. Jak pan komentuje samą dyskusję na ten temat i ten postulat, żeby w związku z wojną na Ukrainie niektóre paradygmaty tej zielonej transformacji skorygować, wrócić do punktu wyjścia, dać temu jakieś nowe przemyślenia? Panie profesorze, pana komentarz w tej sprawie. Znaczy, wojna na Ukrainie jest pewnego rodzaju katalizatorem. Ona sama nie spowodowała problemów, które mamy z zieloną transformacją, czyli energetyczną transformacją. Ona przyspieszyła pewne problemy i je uwypukliła, czyli tak działa typowo jak katalizator. Natomiast problemy z transformacją są takie, jeżeli ta transformacja, czy na przykład weźmy odnawialne źródła energii bardziej konkretnie, obejmowały 3-5% produkcji energii elektrycznej, no to właściwie nikt się tym nie przejmował, one były gdzieś w cieniu, operatorzy to potrafili załatwić. Natomiast to narasta i nagle okazuje się, że ta nasza transformacja wydoroślała. To już nie jest takie małe dziecko, któremu wszystko wolno, prawda? Nagle ta transformacja wydoroślała i każdy dorosły człowiek musi przystosować się do zewnętrznego świata, do rządzącego w tym świecie prawa. A tutaj my mamy do czynienia z prawami fizyki. To prawo fizyki mówi, że system nie wchłonie więcej energii niż są odbiory, że nie zmienimy praw Kirchhoffa, Tevenena i wszystkich innych. Czyli mamy do czynienia z takim dynamicznym rozwojem transformacji, przekształceniami, który nagle zderzyło się z pewnymi prawami, ze światem zewnętrznym, tak się, jak się zderza każde dziecko. I to jest zupełnie normalne. Natomiast to nie znaczy, że transformację trzeba zatrzymać. Trzeba tylko ją dostosować tak, żeby ona była spójna z tym, co nas otacza. Panie profesorze, to na koniec naszego spotkania. Przypomnę, proszę Państwa, że polecamy Państwa uwadze książkę Energetyka w okresie transformacji. Pan nadal kibicuje pomysłowi powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Pytam, bo jest Pan jednym z pomysłodawców, inicjatorów tego rozwiązania.
Panie redaktorze, kiedy powstawał ten pomysł, to NABE, to się tak nazywa ładnie, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, miała być jednym z tych podmiotów, który miał wprowadzać transformację energetyczną. To miał być ten główny podmiot, który miał kasować stare jednostki, prawda, które już się zużyły, a wprowadzać nowe. To miał być ta transmisja. No niestety firmy energetyczne jakby postrzegły ten pomysł jako sposób na stworzenie umieralni dla starych bloków i pozbycia się z tych starych bloków. No i to w jaki sposób nie przejdzie? Nie wiem, bo to są decyzje polityczne, na ile jest możliwość powrotu do tej pierwotnej koncepcji dynamicznego elementu transformacji energetycznej. NABE, podkreślam jeszcze raz, w moim pomyśle jako jednego ze współautorów tego NABE, to był dynamiczny element transformacji energetycznej. Jeżeli jesteśmy w stanie od strony politycznej, decyzyjnej wrócić do tego, to tak, ale jeżeli to miałaby być taka umieralnia, jak to często postrzegają niektóre firmy energetyczne, to nie. Nie jestem tego zwolennikiem i to jest raczej niemożliwe. Bardzo dziękuję panu za spotkanie i za pana komentarz. I raz jeszcze proszę państwa, księgarnie tradycyjne, księgarnie internetowe i książka, którą CIRE poleca, Energetyka w okresie transformacji. Profesor Władysław Mielczarski był moim i państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę.